No, cześć kochani, witajcie w piątym już odcinku naszego podcastu Alchemia Miłości Podcast. Dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle, dlatego że mamy warunki polowe, ale to nie znaczy wcale, że zapomnieliśmy o Was. Jeżeli ktoś jest po raz pierwszy na moim kanale, to ja nazywam się Ewa Wilczkiewicz, znacie mnie być może też jako doktor Ewa Aria. Jestem doktorem psychologii, coachem relacji. Ale zajmuję się również tarotem, rozwojem duchowym. No i ten podcast Alchemia Miłości Podcast to jest właśnie takie połączenie psychologii, psychologii relacji i rozwoju duchowego. Rozmawiam jak zawsze z moim mężem Rafałem. No cześć. Hej, cześć. No to jaki ten temat dzisiaj jest? A to ty miałaś powiedzieć, jaki jest temat. <laughs> tak się umawialiśmy? Znaczy, ja tak wiem. Aha. No to ja chciałam powiedzieć, że temat dzisiejszej rozmowy jest następujący. Mianowicie jest dość sporo, zwłaszcza ostatnio takich relacji czy związków, które nawet często trwają wiele lat, to nawet są nieraz relacje takie, wiesz, po kilkanaście lat, mhm. ale to się tak jakby zatrzymuje, ta, ta relacja, dwojga ludzi zatrzymuje się w pewnym miejscu, nawet yy, nigdy nie zamieszkują razem, a jeżeli zamieszkują, to, to po prostu mieszkają razem i nie idą dalej. Chodzi mi o to, że w pewnym momencie relacja jest zawieszona i nie ma rozwoju. Jest brak Ro zaangażowania, które jest ze strony. Większego, Takie, tak, tak następnego tak. kroku. Mm -hmm. Następnego kroku, takiego jeszcze większego zaangażowania. Na przykład w kierunku ślubu, albo w kierunku zakładania rodziny. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi. Tak. Albo w kierunku na przykład kupna własnego mieszkania, czy domu. Chodzi mi w kierunku czegoś, co jest razem budowane. No jest już czymś poważnym. Czymś poważnym. Mm -hmm, Pamiętasz, mm -hmm. jak w pierwszym naszym podcaście, w naszej pierwszej rozmowie, jak mówiliśmy o tym, czym jest miłość i powiedzieliśmy, że miłość to jest taki rozwój wspólny. Mm -hmm. Ale również w innych rozmowach mówiliśmy o tym, że żeby związek się udał, to musi być wspólny cel. Nie? Tak. A popatrz, tutaj, jeżeli mówimy o tej takiej relacji. Która naprawdę czasami może trwać latami. Do mnie osoby nieraz przychodzą, które siedzą w czymś takim ponad 10 lat. I jak popatrzysz na taki związek, oni czasami nawet razem mieszkają. Zdarza się nawet, że razem mieszkają u jednego z nich, ale nie mają nic wspólnego i nie mają nic, co razem budują. Po prostu tak, jakby żyją razem, ale osobno. Nie budują razem. Rozumiem. Mhm. Czyli, no. czyli no, brak jest tego. E czy znaczy, ktoś oczekuje czegoś więcej? Następnego kroku? Jedna ze stron. Tak, jedno, mhm. najczęściej to jest jedna ze stron i Aha. tego nie ma przez jakiś czas. Czyli no, trochę brak, brak jakiegoś porozumienia jest. Nie? No, czy, czy, czy potrafimy wyrażać tę y, chęć dalszego zaangażowania? Bo być może nie rozmawiamy na tyle na, na ten temat. Bo powody pewnie są różne, no, ale najważniejsze jest, czy my potrafimy to. Wyartykułować tej drugiej stronie. Czy, czy ktoś chce zdaje sprawę z tego, że druga strona oczekuje tego, że, że mamy ruszyć dalej? Bo jeśli tak jest, jest ok, jak jest, nie? nikt nie mówi, że, że czegoś mu brakuje, czy chciałby mm -hmm. czegoś więcej. To, to skąd miałby, że tak powiem, wiedzieć, że może powinniśmy gdzieś tam dalej ruszyć? Gdzieś tam dalej ruszyć. Najczęściej pewnie to jest ten mężczyzna, który się tam. nie domyśla, bo to tak to, ja tak przypuszczam, <grym> że, że to o to z tego chodzi, mm -hmm. bo nawet. Pewnie no. można to w jakiś sposób rozumieć, nie? Że, to, że to często jest tak, że jeśli kobieta nie zasygnalizuje czy nie pchnie dalej to tego tematu, to jakoś tak nikt tego nie. No, zaraz będziemy tłumaczyć tych facetów. Czekaj, zaraz przejdziemy do tego. Najpierw y, moje, moje takie, to z tego co powiedziałeś y, przed chwilą, to to, że pierwsze i najważniejsze jesteśmy sobie z kimś rok, dwa, trzy, nie daj Boże 10, w sensie, że aż tak długo bez rozwoju. I no właśnie, czy my porozumieliśmy się z tym człowiekiem, czy powiedzieliśmy temu człowiekowi, jakie są nasze oczekiwania? Czasami się wydaje, że to jest takie oczywiste, nie? Zamieszkujemy razem, no chyba jasne, że będziemy chcieli ślubu, że będziemy chcieli dzieci, tak. czy coś takiego. Czasami to jest takie jasne. Natomiast może ty masz rację, że nie dla każdego? No to, ale dlatego dobrze jest jednak te, te, um, te swoje oczekiwania wypowiedzieć wyartykułować. wyartykułować jak to się ładnie mówi Zresztą to, to teraz się czuję dzisiaj jak, jakbyśmy byli w radiu nie? no nie, tak zupełnie, zupełnie inaczej Tak jest jak Wojciech jest, no, Mann no, no, no. Ale, no. ale wracając do tematu to, to, to jest tak, że mhm. rzeczywiście oczywiste Co? rzeczy wydają się nam na tyle jasne, że po prostu uważamy, że druga strona też musi tak myśleć Wiedzieć. albo mieć mhm. tą wiedzę a jednak ta. pewnie tak nie jest. Czyli Bardzo często z, ta. tak nie jest. Czyli znowu wracamy, bo myśmy o tym już mówili bodajże po poprzedniej rozmowie, jednej czy drugiej, wracamy znowu do tego y, tematu komunikacji pomiędzy dwiema osobami. Czyli to jest taka jedna z tych pewnie ta najważniejszych. Tak, no. tak, żeby nam to gdzieś tam nie umknęło. Nie? No, parę miesięcy żyje się fajnie, ok, I to rozumiemy. Natomiast, mhm. y, natomiast jeśli to trwa dłużej, no to pewnie by trzeba było, jeśli mamy te mm -hmm. oczekiwania, trzeba byłoby to w, no wyartykułować, jeśli druga strona ewidentnie się nie, nie domyśla. No dobrze, ale ile to jest za długo, ile lat to jest za długo, żeby być z kimś? Kto się nie angażuje? Jeżeli my jesteśmy tą stroną, która chce się bardziej zaangażować, jak myślisz, ile, ile byś dał? Ja, ja nie wiem, Trzad, no bo to zależy, no. na jakim etapie jesteśmy. Jeśli już mieszkamy razem, no, no to. Nie, to, to, to wtedy można, można powiedzieć, że no nie mam pojęcia, ale, ale ja myślę, że rok e, mhm. jakiegoś tam wspólnego mieszkania i dalej. Nie wiadomo Dalej co. Nic. Oczywiście to też zależy, ile mamy lat pewno. W jakim, Oczywiście. W jakim momencie życia jesteśmy to, to też ma znaczenie. Mhm. Ale no ja, ja uważam, że lat to już, jest, to już jest długo. To już jest długo. Czyli lat to mówimy więcej niż rok, i nic się więcej nie dzieje, to wydaje mi się, że no, trochę, no trochę życia nam może być szkoda. Na, być na, szkoda. na takie doświadczenie. Na takie mhm. Wiesz, czemu pytam? Dlatego, że w dwóch zupełnie niezależnych. Sytuacjach. Jedna z tych sytuacji to bodajże była, nie pamiętam czy to był komentarz pod filmem na YouTube, czy to był, czy to był post na grupie facebookowej, tu albo tu. A druga sytuacja to była osoba, która przyszła do mnie prywatnie, I, czyli dwie zupełnie niezależne, nie, niezależne osoby i niezależne od siebie sytuacje. I w obu przypadkach osoby były z tym, no Oczywiście były to w obu przypadkach kobiety, które były z mężczyzną, który się nie angażował. I w obu przypadkach to było coś około 3-4 lata, i one przychodziły do mnie i mówiły mi, że nic się więcej nie dzieje, że nie ma, chyba, chyba nie było nawet zamieszkania razem. I, I ja pamiętam, że ja właśnie coś takiego powiedziałam, akurat teraz mówię o tej sesji prywatnej, że ja powiedziałam o sobie coś takiego wtedy, że 3 lata to jest stanowczo za długo, żeby być z kimś w związku i nie wiedzieć czy my w ogóle razem zamieszkamy i czy my w ogóle zmierzamy dokąd. Trzy lata to jest stanowczo no, to za długo. Zdecydowanie chyba szkoda Prawda? czasu, szkoda życia. Szkoda życia, zwłaszcza jeżeli my jesteśmy kobietą no powiedzmy już od tam nie wiem 30 roku wzwyż czy tam nawet od 28 no, na roku wzwyż bo powiedzmy jestem w stanie zrozumieć że 18 czy 20 latki to tam mogą sobie chodzić tak dawniej się tak mówiło nie wiem czy teraz tak, tak się dalej mówi teraz um, się je pewnie jeździ bardziej nie nie może to się tak. tekstuje teraz w sensie, w sensie ale dawniej się tak mówiło, że ludzie chodzą ze sobą, to to jest zrozumiałe. Ludzie chodzą do, do szkoły, ludzie chodzą na studia i chodzą z kimś w sensie jakiejś relacji. Zrozumiałe jest dla mnie, że to się może nie rozwija. ale my nie mówimy o takich mówimy sytuacjach. O ludziach dorosłych. Mówimy już o ludziach, no powyżej 18 roku życia to już są ludzie dorośli, no tak, ale, ale mi chodzi o taką, już, o taką... Już dojrze... Tak, o taką już no No właśnie, o takich ludzi, którzy już po prostu bardzo poważnie Myślą o tym, żeby to życie, powiedzmy, nie wiem, małżeńskie, rodzinne, jakoś budować, partnerskie, tak, partnerskie tak. prawda? Mm -hmm. Budować. No więc powyżej trzech lat, czy nie, to ty, ty powiedziałeś powyżej roku, ty masz rację. Um, chodzi mi o to, że trzy lata to jest za długo, i powyżej roku, no wydaje mi się, że już coś powinniśmy gdzieś tak, wiedzieć. Ale, no ale dobrze, ale może też powinniśmy się zastanowić, jakie, mhm. jakie mogą być przyczyny tego, że to, to, to nie idzie dalej, prawda? No właśnie, ja Ciebie chciałam zapytać. A, to było moje kolejne pytanie okay. do Ciebie. Wiesz, no dlaczego? By... Bo, mhm. bo tak z punktu widzenia mężczyzny, bo to zazwyczaj no, częściej jednak są to mężczyźni, czy nie wiem, czy może powinna być faceci. No wszyscy wiesz, wiemy, rozróżnienie. Wiem, ja, wiem, a nie wiem, wiem, czy wszyscy wiedzą, bo nie każdy słuchał każdą naszą rozmowę, no że my mamy takie odsyłamy, rozróżnienie. Odsyłamy do tamtych. Odsyłamy rodzic. do tamtych, że mamy rozróżnienie na mężczyzn i na facetów. Chociaż wiadomo, mm. że, że przyzwyczailiśmy się do używania tego słowa facet i wielu osób. Nie, no, no składa, facet nie to nie, nie jest. Rodzaj, no, to jest męż, rodzaj męski i tyle. No, tylko że facet ma, to nie jest mężczyzna. Może ma tam jakieś narzędzie, ale nie jest mężczyzną. My mówimy o no, mężczyznach. Ale dlaczego? Jak myślisz, czemu się nie chcą. Być, mo być może chodzi tutaj o, na przykład, jakiś moment w rozwoju zawodowym, w którym mężczyzna jest, nie wiem, dostał jakiś awans, czy w ogóle ma zamiar pnąć się po, po, tym, po tych szczeblach, jakiej, jakiejś kariery zawodowej i może uważać, że rodzina może mu w tym na razie przeszkadzać w tym momencie. Tylko cały czas rozmawiamy o tym, że dobrze byłoby to gdzieś tam wyartykułować jednak, nie? Mhm. że odkładamy następny krok, bo nie wiem, może się to wiązać na przykład z jakimś wyjazdem gdzieś, prawda? Więc, albo spędzaniem więcej czasu w pracy, więc, więc miałoby jakiś sens, że tak powiem, ale cały czas... Czyli to uważamy, jest jedna to rzecz. To jest tak prawdą myślę, to jest... również dla kobiet. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, to, co że powiedziałeś. Tak. Tak, to mhm. jest taki uniwersalny. To jest uniwersalna. Mało tego, wydaje mi się, że nawet po mężczyznach, to się tego nie spodziewamy, że można by było o to spytać, nie? Czy, czy ktoś nie ma takich planów. Nie, że, 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 że Ale popatrz. Się zawodowo Ale widzisz mhm. wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o ślubie i o dzieciach, to mężczyźnie to nie przeszkadza w rozwoju kariery aż tak bardzo. Kobiecie trochę bardziej, no bo jednak zachodzi w ciąże, rodzi dziecko, idzie na macierzyńskie, to tutaj jest to bardziej przeszkodą, a mężczyźni oni się cały czas mogą jednak rozwijać i jednocześnie mieć rodzinę. Ba! Nawet podobno w korporacjach to lepiej wygląda, jak masz żonę. I dzieci, mm -hmm. no jeżeli może, chodzi może, o wiesz, nie, takie... nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że może to być jednym z Może być. Z argumentów. Ja to, z, ja słyszałam taki mm -hmm. argument, dziewczyny nieraz jak do mnie, zresztą nie tylko dziewczyny, mężczyźni też, znaczy powinna mówić, jak już mówię, mężczyźni, to powinna mówić kobiety. Kobiety i mężczyźni, jak do mnie przychodzą, to ja słyszałam taki argument, że y, tylko może nie tyle rozwój kariery, co. Żeby uzbierać więcej pieniędzy, żeby być mm, bardziej tak. ustabilizowanym, kupić dom i dopiero wtedy ewentualnie zakładać rodzinę. Słyszałam taki argument, tak. tak, tak, tak. tylko że w tych czasach to rzeczywiście może, może zająć trochę więcej. Cza niż, niż, tak, tak, mm -hmm. niż, niż, niż. No dobra, tak, tak. czyli to jest jedna rzecz. Czyli trzeba, możemy, to trzeba to brać pod uwagę. Czyli to jest jedna z tych rzeczy, o których musimy porozmawiać. W którym momencie życia jesteśmy dzisiaj? Gdzie się widzimy za lat 3, 5, 10, tak, bo jeżeli on powie, że za lat 5, to on się jeszcze absolutnie nie widzi, żeby posiadać rodzinę, bo chce rozwijać karierę, a kobieta chciałaby za dwa lata zaczynać coś rozwijać, no to się rozchodzą. No w tym, znaczy w tym momencie ich drogi tak. zupełnie się rozjeżdżają. Nie? Dobra, czyli to jest jedna rzecz, ale czy coś jeszcze, tak z punktu widzenia. Ja myślę, męż... ja myślę że e, i to może być bardzo ważne, tylko to do, do tego trzeba się dobrze poznać. Mhm. Że e, należa, należałoby się dowiedzieć, czy ta osoba druga nie ma jakichś złych doświadczeń, jeśli chodzi o związki. Czy A, wśród widzisz. znajomych, mhm. czy, czy w rodzinie własnej. Czy rodzice się jakoś w jakiś sposób nie rozstali w jakichś dramatycznych okolicznościach? Czy wśród znajomych nie ma ten ktoś, nie wiem, przyjaciółek, czy, czy przyjaciół, którzy, którzy lubią się po prostu bawić i nie myślą o, o, o poważnym życiu? Więc tutaj trzeba było po prostu obserwować i znowu już rozmawiać, prawda? Ale dobrze poznać przeszłość swojego partnera. Czyli. Że tutaj mówilibyśmy o takiej sytuacji, kiedy ta osoba być może w ogóle nie chce związku, czyli nie. nie... No to może być strach przed, przed, przed Stra tym, mm -hmm. przed, przed zaangażowaniem ta. takim poważnym, bo jeśli coś by się miało wydarzyć, to no. by sobie oszczędzić tego cierpienia, prawda? No, czyli, czyli w tym momencie, okej, okay, czyli pierwsza to była kariera, teraz mamy drugie. Osoba nie jest przekonana, że związek w ogóle jest dla niego, czy dla niej. No, czasami kobiety też w taki sposób na to patrzą, chociaż rzadziej, częściej tutaj mówimy jednak o mężczyznach, o facetach o mężczyznach, że nie chcę związku, być może to nie jest dla mnie, koledzy wszyscy jeszcze są wolni, albo moi rodzice nie mieli zbyt dobrej relacji, czyli no, można powiedzieć, że albo to jest niechęć do zaangażowania się, no niektórzy to nazywają lękiem przed tak, zaangażowaniem tak, się, tak. właśnie to co drugie chciałam powiedzieć to albo właśnie jest to lęk, czyli ym, nie potrafimy się zaangażować i jest to jakiś nasz własny, wewnętrzny problem w związku ze związkami. No tak, tak. z, czymś tam z, tymi, z tymi, które już znamy mm. na przykład. E, ja. Może też być tak, że ta druga osoba nie chce związku, nie chce po prostu w ogóle związku. Tak, Aha. Tak, tak. Czyli no, nie ma problemu, mhm. nie ma problemu w sensie, że się boi. Tylko po prostu w ogóle nie chce związku. Tak. Jest ale dobrze dlaczego? Tak, jak jest. Aha. Czyli po prostu. No bo... ciekawa jestem, czy to jest odrębne, bo, bo popatrz. Z jednej strony, właściwie to może masz rację, żeby zrobić takie rozróżnienie, bo z jednej strony byśmy mieli kogoś, kto może by chciał związek, ale się boi, że mu nie wyjdzie. Mhm, tak. Tak, bo się naoglądał, że... Że tam inne relacje no, kończyły się, dramatycznie się kończy, i tak. Cierpieniem i tak dalej. Więc... Albo może jego relacje się źle kończyły to jest w przeszłości. Jakiś strach przed tym. Czyli ta, strach? Albo tak, no przeszły, dlatego no. mówiłem o tym, żeby dobrze poznać tę osobę, żeby tak. żeby poznać o tym to, że poprzednie, poprzednie związki, w jaki sposób się kończyły, prawda? Tak, tak, tak. Bo tak. To, jest, to jest istotne. Czyli wiesz? tu mamy lęk, czyli chcę, ale się boję, a ta druga sytuacja to ty myślisz, że w ogóle może nie no Tak, że To jest związku. po prostu ktoś, kto chce się tylko bawić. Bawić, że, że jest do mu dobrze. momentu. Mhm. No i może jeszcze być y, kolejna sytuacja, że to nie jest y, ta osoba, że ciągle myśli, że może spotkać kogoś lepszego, prawda? A, widzisz. Czyli mamy cztery, czekaj, czyli wyodrębniliśmy cztery. Po pierwsze mamy, że osoba być może chce się skupić na zarabianiu na razie, czyli na materialnej stronie życia i nie ma czasu na związki, to jest jedno wytłumaczenie. Drugie, że Chciałby, lub chciałaby, ale się obawia, bo ma złe doświadczenia. Trzeci powód byłby taki, że osoba absolutnie w ogóle nie jest zainteresowana, bo chce się bawić. No bo do, to, tak, po prostu, to chodzi no nie, do pewnego i, momentu wspólnego życia i tyle. Dalej na, mnie to nie interesuje. Nie interesuje. Nie? Po prostu jest hmm. dobrze tak jak jest, jest tak. fajnie, jest na luzie, po co mi większe obowiązki. Hmm, hmm. I ten czwarty to powiedziałeś, że, a no widzisz. Czyli w tym momencie by, byłby ten mężczyzna, zakładając, że no to, tak, to, to okay. jest po jego stronie. Umow, umownie, tak. Umownie, byłby ten mężczyzna w związku z kobietą, którą być może lubi, być może nawet i trochę kocha, ale się jeszcze rozgląda. Tak, tak, bo to jest na, bo to jest na 90%, a nie na 100, prawda? A, a może weź. się trafi A może się osoba. trafi. Tak, to może wy, to może wynikać widzisz, to może wynikać z różnych rzeczy, bo znowu mamy Dwa rodzaje, być może mamy więcej rodzajów mężczyzn, ale dwa, które mi w tym momencie przyszły do głowy, jeżeli chodzi o ten ostatni podpunkt, że to może nie jest ta kobieta, są mężczyźni, którzy rzeczywiście no, mogą nie być aż tak bardzo zaangażowani z tą kobietą, bo nie czują tak nie czują czegoś tak na 100%, nie czują tego, co im się wydaje, że powinni poczuć, ale jednocześnie wydaje im się, że może powinni być w czymś stabilnym, dlatego coś tam mają, ale nie nie czują tego tak na 100%. No oczywiście, wiadomo, że jest to dla kobiety sytuacja niekorzystna i być może ona powinna się nad tym zastanowić, czy być w takim, w takim mm, związku. Tak. Ale jest jeszcze druga taka jakby grupa mężczyzn, um, i to są tacy mężczyźni, którzy nawet gdyby poznali nie wiadomo, jakie spełnienie marzeń każdego mężczyzny, nie wiadomo, jaką cudowną, wspaniałą, mądrą, inteligentną, piękną, opiekuńczą, nie wiadomo jaką kobietę, to ponieważ oni mają jakiś problem ze sobą, sami ze sobą, są jacyś tam w środku wewnętrznie wybrakowani, oczywiście może to też kobiet dotyczyć, to nie tylko mężczyzn dotyczy, to oni. Po prostu nie chcą się aż tak bardzo z tą kobietą zaangażować, bo może coś lepszego przyjdzie, ale to wtedy wynika nie z tego, że on rzeczywiście no nie kocha mhm, aż tak. tak bardzo tylko z tego że on ma ze sobą jakiś problem bo czasami facet po prostu nie kocha aż tak bardzo nie jest problematyczny jest fajnym facet, facet, mężczyzną jest, jest fajny jest w porządku jest dobry czuły kochający i tak dalej po prostu on tego naprawdę aż tak bardzo nie czuje bo może się nie dopasowali no, dlatego... ale Poczekaj, ale czasami jest tak, że, że mężczyzna, czy powinnam właśnie powiedzieć facet, ma po prostu jakiś problem sam ze sobą i jaka by kobieta przed nim nie stanęła, on nigdy się bardziej nie, nie zakocha. No, dlatego trzeba obserwować i rozmawiać i dowiadywać się no. o przeszłości swoich partnerów, bo, bo, no bo rzeczywiście szkoda tego czasu, który możemy, no nie wiem, zmarnować, zmarnować. Na, na, na życie z taką osobą, bo jeszcze trzeba też zaobserwować, czy to nie jest... No, swojego rodzaju egoista, który dochodzi do pewnego momentu i, ym, i tyle. Nie? I tyle. Jestem ja jestem zadowolony. Tak, Jak to ja jestem nie podoba, to... Ale ja Hej. często coś takiego od kobiet słyszę, które do mnie przychodzą prywatnie, że mężczyzna im, że ich partner mówi im, No ale po co to zmieniać. No ale, ale, ale po co sobie tutaj dodawać jakiś problem, a co źleci? Wiesz, o co chodzi? No, ja myślę że w tych czasach źle. wśród młodych ludzi, może być tak, że, że to jest jeden z głównych czynników, bo, bo wygoda teraz naprawdę jest ważna. jest ważna, a to już ogranicza pewne rzeczy, prawda? Następny tak. krok, następne zaangażowanie, więc, więc tutaj by trzeba było to rozgraniczyć, dlatego że to może być ktoś, kto z każdą inną osobą też będzie dochodził do, tylko do tego momentu i później. I już może się nie angażować więcej, i po prostu jemu nie zależy. Jeśli ty odejdziesz, on nie przeżywa tego tak bardzo, bo znajdzie drugą taką osobę. On, tak. to która, Z którą też dojdzie do tego do momentu. Do tego momentu. momentu. Będzie szukał znowu kogoś innego, jeśli ktoś go postawi pod ścianą, taką przysłowiową, powiedzmy. Tak, tak. Powiem więcej. Yy... Kilku sytuacjach, znaczy mówię kilku, no pewnie więcej niż kilka, bo tych ludzi było przez te lata trochę, którzy do mnie przychodzą prywatnie, ale bywały takie sytuacje i to są, to są takie trochę smutne sytuacje, kiedy ludzie z, z powodu takiego jakiegoś przyzwyczajenia tylko dlatego, że byli razem tyle lat, a nikt inny nie przyszedł, ten, ten ktoś, kto może byłby czymś więcej, Nikt inny nie przyszedł, to ludzie decydowali się na ten krok, właśnie czy to ślub, czy to, czy to dzieci, domy i tak dalej. A potem się okazało, że no, nie udawało się to, dlatego że nigdy nie przyszło to coś więcej do tego związku. No tak, tak. Tylko wiesz co? Ja się też zastanawiam, czy wtedy to nie jest taka lekcja, żeby się nauczyć miłości z tą osobą, którą się ma pod nosem. No tak, no to, to jest łatwo oczywiście się. powiedzieć teraz. Kiedyś chyba w dawnych czasach naszych babć, dziadków, to, to, to często tak było, że miłość przyjdzie, czy ten następne coś tam, iskra nieważne, przyjdzie z czasem, nie? Rozsądek był nad, 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 ponad wszystko, prawda? Ale Poczucie to też bezpieczeństwa. Inne no, to, to bardzo mhm. ważna rzecz. To były inne czasy. A, tak, to były inne czasy. Ale jeszcze tak przyszło mi do głowy teraz, czy, czy to nie jest tak, że na przykład. Um, może ktoś potrzebować więcej czasu na to, żeby przejść do następnego etapu wspólnego życia, związku? Że jedna osoba chciałaby to już teraz, a ktoś no z różnych powodów, być może jakiegoś, nie wiem, trudniejszego rozstania z poprzedniego związku, potrzebowałby więcej czasu do tego następnego kroku. Być może, ale nie mamy gwarancji, że jeżeli damy mu więcej czasu, Oczywiście. to nie stracimy tego. No czasu. ale ja to mam na myśli, że trzeba byłoby to w rozmowie e, wspólnej. E... Ale wiesz co, wiesz jaki jest problem z tym? Mhm. Bardzo często te osoby zazwyczaj to są rzeczywiście mężczyźni, mówią, że potrzebują czasu i oni tak mówią co chwilę, że potrzebują no nie, ja czasu, no potrzebują to... czasu. Nic no, się nie to... dzieje. Ale no jakiś rozsądek, nie? No powiedzmy, że szansę można dać do, do pewnego momentu. E... A jeśli to czujemy, że ktoś nas zbywa, no to wtedy rzeczywiście trzeba byłoby pewno już e, podziękować delikwentowi. Wiesz co? A ja się zastanawiam z tym dawaniem czasu, jeżeli mam być szczera. Bo jeżeli chodzi o to, że on potrzebuje więcej czasu, to albo dlatego, że jeszcze po czymś cierpi, jeszcze jest niegotowy, bo po czymś, po kimś innym cierpi. Wtedy się należy zastanowić, czy my się w ogóle powinniśmy aż tak bardzo angażować z osobą, która ma jeszcze emocjonalnie nierozwiązaną sytuację z inną osobą. To, to jest taka jedna rzecz, nie? On, nie ma, on, okay. on jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo on dopiero co po rozwodzie, a dopiero coś tam. To, to, jest, to jest taka jedna rzecz, że ja bym się w ogóle zastanawiała, czy się brać za kogoś, kto jeszcze nie jest uleczony, bo to jest rzeczywiście duże ryzyko straty czasu. To to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie cierpi po nikim, nie jest jakiś tam, nie wiem, niepozbierany emocjonalnie, tylko no właściwie obiektywnie można byłoby powiedzieć, że jest gotowy emocjonalnie, żeby, żeby rozwijać. Relacje, ale tego nie robi i cały czas oczywiście my mówimy o mężczyznach, to ja bym się na miejscu kobiety zastanawiała, czy ten mężczyzna jest decyzyjny i stanowczy. Dwie cechy, bez których mężczyźni no, są trochę wybrakowanymi mężczyznami. Mówię, o, mówię tutaj o energii męskiej. Mhm, Decyzyjność tak. i stanowczość. No, rozumiem. Jeżeli my mamy partnera, który nie potrafi podjąć decyzji i stanowczo powiedzieć słuchaj, zamieszkajmy razem, albo nie potrafi podjąć decyzji, że chce się z tą kobietą ożenić, czyli no tak, tak siedzi w nie wiadomo, czym nie, nie wiem, czy czeka, że ona go namówi, czy czeka, że ona go siłą zaciągnie, czy że go tak wymęczy przez te lata, że on już nie będzie wiedział, co ma zrobić, więc dobra, to już ożenię się z tobą, bo już nie wiem, co innego mam zrobić. Czy na to ten mężczyzna czeka? Bo ja bym się na miejscu kobiet zastanowiła, na ile one będą szczęśliwe z takim właśnie mężczyzną, który nie potrafi podejmować decyzji i nie jest stanowcze, z punktu widzenia energii męskiej. Tylko wyłącznie o tym mówię teraz. No, to, to, to są podpowiedzi, to są, no, na co zwracać uwagę. Na co zwracać uwagę? Bo to nie tylko to, że nie przychodzi do następnego no. roku, ale właśnie w życiu codziennym, czy, czy nie jest w ten sposób? No dobrze, a teraz może by odwrócić rolę nie? i mm. czy jak gdyby kobietę wstawić w to, w to miejsce mm. mężczyzny w tej, w tej samej sytuacji. To co myślisz? Więc Czyli teraz kobieta no. się nie angażuje. Ja tutaj bym chciał już nie wiadomo, jakie tam następne. Śluby, kroki. nie śluby, no? Tak, mm. tak, tak. Zakładanie rodziny, kiedy mm. cholera to dziecko. A, a, a z drugiej strony nie ma tego, tego sygnału, nawet odpowiedzi jakiejś. Wiesz, co ze strony kobiet, to. Prawie zawsze oznacza, że ona go aż tak nie kocha. I to jest dosyć czarno-białe. To jest, to jest bardzo ciekawe, bo w przypadku mężczyzn. To wymieniliśmy tam parę takich różnych możliwości. Natomiast u kobiety, jeżeli ona nie jest w nim aż tak zakochana, to ona będzie przedłużać. I teraz pytanie tylko, dlaczego ona mogłaby nie być w nim aż tak zakochana? Często dlatego, że płacze po innym. Czyli ma go tego nowego na chwilę, tak. albo na parę miesięcy, a może na parę lat, żeby nie być sama, ale tak naprawdę w głowie jest inny facet, inny mężczyzna. Albo dlatego, że czeka na innego. Już niekoniecznie na jakiegoś z przeszłości, tylko na innego nowego. To akurat powiedzieliśmy również a propos, a propos mężczyzn, mężczyzn tak, że, tak, tak. że a może, może być lepszy, taki. Tak, 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 że może przyjdzie ktoś lepszy. Jakby nie było. Kobieta, która. Nie godzi się na wspólne zamieszkanie, czy nie godzi się na ślub. Na kolejny krok, żeby było bardziej poważnie, to prawie zawsze jest kobieta, która aż tak bardzo nie kocha. Nie jest aż tak zakochana. Jest natomiast jeden wyjątek, i tutaj na pewno zaraz dziewczyny się rzucą do komentarzy i będą miały rację. Kobieta, która jest samotną matką, to jest zupełnie inna sytuacja. Bo w tej sytuacji, jeżeli mężczyzna mówi, że to słuchaj, zamieszkajmy razem i tak dalej, a ona ma, ma małe dziecko czy dzieci z, no tak. z kimś tam innym, to, no to to jest zupełnie inna sytuacja. Tylko, to że to też nie można jest, porównywać tych to dwóch. To jest w ogóle chyba inny temat. No to, to właściwie on, to jest temat. Spytał. Pamiętasz, tam no, w komentarzach jakaś, jakaś coś kobieta było. napisała o tym, mm -hmm. o związkach no bo, y, 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 rodziców samotnych czy jedno, y, jeden rodzic samotny, ponieważ to... To rzeczywiście nie jest, to skala trudności jest trochę wyższa. Zupełnie inna. Tak, I, to nie i, można porównywać. Mm -hmm. Bo to jest, jest dziecko, które tu jest najważniejsze. Plus zwykle to jest jeszcze ten rodzic, ten drugi rodzic tego dziecka, który też, też w jakiś sposób jest mm -hmm. zaangażowany w taki związek. Ale to jest inny temat. To prawda? jest inny. Jak, jak, kochani, jak, jak nas tu słuchacie, jak jeszcze nie zasnęliście. <laughs> To napiszcie w komentarzach, czy wy w ogóle chcecie, żeby poruszyć temat tych związków z osobą, która ma dzieci, albo z waszego punktu widzenia, jeżeli no macie dzieci. Takich sytuacji jest chyba coraz więcej. To jest dużo takich sytuacji, dlatego. Się tak, bardzo. możemy zrobić zupełnie osobny odcinek o tym. Natomiast, no wracając do Twojego pytania, jeżeli jakikolwiek mężczyzna teraz nas słucha. I jest związany w jakiejś tam relacji. Oczywiście mówimy o tym, kiedy jest tylko dwoje ludzi, nie mówimy tak, o trójkątach. Tak, tak, Absolutnie. Nie, nie, to... Tu nie ma trójkątów, nie ma miejsca to jest, na to. To jest dosyć tak. czysta, chociaż trudna sytuacja. Tak, tak, tak. Ale nie, nie. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której słuchają nas jacyś mężczyźni, którzy mają kobietę, spotykają się z nią, randkują, są zakochani. Ona nie ma dzieci, czyli nie ma nic takiego na przeszkodzie, co mogłoby spowodować, że ona się jeszcze zastanawia, ale ona nie zgadza się na zamieszkanie razem czy na rozwój. Tej, tej, tej relacji. Zakładamy oczywiście, że mieszkają w, w tym samym miejscu, a nie 500 kilometrów od siebie, bo to jest jeszcze jakaś no, przeszkoda. To, to jest jeszcze jakaś Z związek inna sytuacja. na odległość tak zwany, czy związek internetowy, to są w ogóle, no dobra. No, możemy też poruszyć ten temat, ale to też nie dzisiaj. My mówimy o sytuacji, w której mieszkają w jednym miejscu i to jest kwestia tego, żeby wybrać, w którym mieszkaniu zamieszkujemy, albo w jakimś trzecim, nowym mieszkaniu zamieszkujemy razem. To jest kwestia takiej decyzji, prawda? Ewentualnie, jeżeli się przeprowadzamy do drugiego człowieka 500 km, czy ileś, to możemy to zrobić, ponieważ nie ma problemów, jeżeli chodzi o pracę i tego typu jakieś przeszkody. Nie ma przeszkód, możemy to zrobić, ale tego nie robimy. Tak. Więc kobieta, jeżeli tego nie robi. No to mężczyzna powinien się zastanowić, czy jej na pewno aż tak bardzo zależy. I jeżeli teraz kobiety słuchają, jakiekolwiek kobiety, jeżeli nas teraz słuchają i się będą buntować, bo nieprawda, bo coś tam powiedzieliśmy, że jeżeli na przeszkodzie stoją kilometry praca lub dzieci, to to jest zrozumiałe. My nie mówimy o takich sytuacjach. Jeżeli nie stoi nic takiego na przeszkodzie, a ona nie chce, z nim być, zamieszkać w sensie i rozwijać, to coś innego ma w głowie ta kobieta. Może być też tak, że się zastanawia, czy w ogóle z nim chce być, bo on jest nie za bardzo odpowiedni, ale to też jest jeszcze inna sytuacja. Mówimy o tym, że randkują, spotykają się i jest OK, ale ona mówi, nie, mieszkać razem nie, po co, po co. No prawdopodobnie ona uważa, że może znaleźć kogoś lepszego lub, lub czeka. Na kogoś innego, no tak. kto kiedyś no był to i być może wróci. Wtedy mężczyzna się powinien zastanowić nad tym, czy chce być tym e, przystankiem, że Przez, tak powiem. Tak, no, przystankiem. Bo, 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 bo to też no, może nie mieć ceny. Nigdy może być. nie być wystarczający. Nieważne, co Tam. by zrobił, jakby się zmieniał, rozwijał i tak dalej. To może nie być, bo, bo mógł trafić na kobietę, która po prostu albo nie wie, czego chce, albo ciągle będzie szukać czegoś lepszego, bo, bo to zawsze znajdzie jakiś, jakiś minus. E, i czyli to powiedzenie lepsze, wrogi, wrogiem dobrego, to zde tak, może się sprawdzić. Może się sprawdzić. Spra I myśmy powiedzieli podobne rzeczy na temat mężczyzn, bo też mówiliśmy o tym, prawda, że ktoś może czekać jeszcze na coś lepszego, też mówiliśmy tak. o tym. Czyli tutaj to rzeczywiście pasowałoby do obu płci. Natomiast no, czy mężczyzna, czy kobieta, osoba, która chce bardziej rozwijać relacje, chce się bardziej zaangażować a druga strona nie robi kroku lub nie godzi się na krok, no to na pewno jest to jakaś dosyć taka poważna przeszkoda i jak to się mówi, te czerwone lampki, jak to się mówi po red polsku? Ale po polsku mamy red flags, no. Um, lampki ostrzegawcze. Lampki. I ostrzegawcze. Okej, okay. chyba tak się Światła. mówi. Tak, tak, światełka. No, no w każdym razie ostrzegawcze. te się zbliżają. No, no, w każdym razie i powinno się zaświecić. No to tak. tyle wiemy, że się tak, powinno tak, zaświecić tak. wtedy. Tu już chyba omówiliśmy wszystko, ale przyszła mi teraz do głowy jeszcze, jeszcze jedna rzecz, Aha. taka, którą może trzeba było na siebie spojrzeć, bo jeśli my mamy oczekiwania Uuu, wobec tego partnera, a to nie tak, chcemy, to nie no chcemy, nie, no, nie. To nie chcemy zwykle, no to nie chcemy, no to nie jest fajne spojrzeć na siebie. Ale właśnie, czy to, jeśli, jeśli to nie jest pierwszy taki związek, który się nam trafia, że nasz partner czy partnerka, no nie chce robić tego następnego kroku, to czy to cholera nie jest coś z nami nie tak, czy my za bardzo nie pchamy mhm. tej presji, czy, czy nie robimy czy za szybko, nie nie mhm. nie, nie wchodzimy nie chcemy chodzić na ten następny etap. Mm -hmm. czy, czy nie należałoby się nad tym wtedy zastanowić nad, nad sobą? No nie? dobra, ale poczekaj. Czy to nie poczekaj. to my jesteśmy powodem. To, no, to może tak być, tylko że teraz my mamy pewne jakieś tutaj ramy czasowe. Myśmy powiedzieli, że jeżeli ktoś czeka więcej niż rok, na jakąkolwiek deklarację. I my oczywiście nie mówimy o czymś takim, że mieszkają na dwóch różnych kontynentach i se piszą. My nie mówimy o takich relacjach. Mówimy o randkowaniu. Spotykamy się, sypiamy ze sobą, jeździmy na wakacje, znamy swoich przyjaciół, być może nawet znamy własne rodziny. I trwa to. No nie, rok. No, przepraszam, tu się muszę wtrącić. Aha. Jeśli nie znamy swoich Aha, rodzin, nie znamy to, to, no to ten Aha, następny nie etap my. to powinno być poznanie rodziny, no bo to jest bardzo ważne żeby no. poznać swoją rodzinę, więc tutaj to, 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 to ja sobie, jest ja, bardzo istotne. Ja właśnie teraz tak sobie myślę, my, my się poznaliśmy, czekaj, we wrześniu? Ja w maju poznałam twoją rodzinę, no. czyli mniej niż rok etap, minęło. No, po, z, z 8, 9, 6 miesięcy. Dobra, nie wiem ile tych miesięcy, ale. <grym> Płynęło no, kilka. No dobrze, ale w porządku. No, ale był następny etap? Był. No, prosił, ktoś nie prosił, po prostu przyszło no w każdym razie. Ale właśnie, wracając. Nie, masz rację, masz rację. Ja to tak tylko wspomniałam. Chodzi mi o to, że jeżeli już jest w miarę poważnie, że mamy oficjalny związek i mija rok czy półtorej i nic dalej się nie dzieje, nie ma zamieszkania razem, nie ma żadnych deklaracji, bo jest tak wygodnie, no to jeżeli obu stronom to pasuje, no to okej, okay. tylko że może należałoby jednak porozmawiać o tym, co dalej, żeby potem nie było niespodzianek. No tak, ale to ja wspomniałem o tym właśnie, mówiłem o trochę innej sytuacji. Że to się nam zdarza już nie pierwszy raz nie? i czy no, te nie No, żeby popatrzeć, masz rację, tak tak. tak ja na siebie. Wiem, miałam to może... skomentować. No. Tak, tak, Czekaj, sorki, bo miałam to skomentować, właśnie, tylko poszłam w inną stronę, dygresyjkę zrobiłam. Ale masz rację, że jeżeli my tak bardzo mamy takie parcie na to, żeby, żeby tam kogoś usiedlić, i oni to czują, to oni się zaczynają blokować. Ale my mówimy o sytuacji, w której ta osoba. Ta druga osoba, która się nie angażuje, jest z nami mimo wszystko. Więc jeżeli ta osoba, która się nie angażuje, miałaby jakieś pretensje do nas, że my mamy za bardzo, wiesz, gdzieś tam w głowie śluby, mieszkania i tak dalej, jeżeli by miała do nas o to pretensje, to teoretycznie no, albo powinna zerwać, albo powinna coś powiedzieć też, nie? No być może my powinniśmy też stanowczo postawić sprawę. Nie? Czyli znowu ja się... komunikacja. Od tak, tego zaczęliśmy tak, i na tym kończymy. I słuchaj, zresztą to zresztą wszystko się sprowadza. Każde no tak, nasze no. rozmowy, zresztą to są rozmowy, to, to, no. to doprowadzają do, do, do tej samej konkluzji, że, że musimy rozmawiać, i to jest podstawą w ogóle funkcjonowania. Zresztą... Czyli, czyli wystarczyłoby my nagrać krótki film. Tak, my to Ta. wiemy. Ale czyli Nagrywajcie wystar... filmy po prostu. Nag... Rozmowy wspólne. <laughs> Nagrywa... Nie, ale nie, wystarczyłoby nagrać taki film, w którym powiemy, rozmawiajcie ze sobą, kropka, i już nie trzeba Żadnych innych robić tutaj jakichś wywodów. To czy teraz czegoś. chciałaś powiedzieć, że po prostu to wszystko, co przez ostatnie 40 minut. Nie, nie, no, było, nie to było niepotrzebne. nie Nie chciałam, nie, nie, potrzebne, potrzebne, bardzo ciekawe. No, ale nie, być może są takie sytuacje, że rzeczywiście. To jest w jakiś sposób nasza, no pewnie trzeba powiedzieć, wina, że druga osoba się blokuje, ale to by bardziej może pasowało do takich sytuacji, w których za wcześnie my chcemy za dużo. A to też, tak, wydaje mi tak. się, może na inną rozmowę, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Taki temat, że, jedna, że ludzie dopiero zaczęli randkować, a jedna osoba już tak bardzo obsesyjnie i emocjonalnie podchodzi do tej relacji i tak strasznie szybko chce rozwijać. Tak. To jest dobry temat na całą rozmowę kolejną. Kolejną albo tam jakąś inną. Tak, czy nie, też przed taką osobą się nie wystrzegać jednak, bo. Ale to jest na inną rozmowę. Na inną Jeżeli rozmowę. słuchacze tak. będą chcieli. Kochani, I jeżeli. I bo teraz i to jest ważne, Aha, Takie czasy. Jeżeli, kochani, jeżeli będziecie chcieli, to taki temat też oczywiście możemy poruszyć, jak jedna osoba się za bardzo na samym początku relacji angażuje. Tylko, że mówię, to, to jest inna rozmowa, bo, bo to jest za dużo tak. do powiedzenia, żeby dzisiaj to ogarnąć. Ale no, w każdym razie zgadzam się z Tobą, że my również musimy popatrzeć na siebie, i z tym patrzeniem na siebie, to jest na jeszcze kolejną rozmowę. No tak, ale to, to jest już tak, trudny tak, temat. Ogólnie, ogólnie. Trudny temat zauważać to rzeczy trudne. w sobie, prawda? To jest trudne, bo my to nie jest chcemy. Chyba to lustro, czy coś w tym stylu. No to tak? lustro to też. To, to, mhm. to jest bardzo dużo tutaj można mówić na temat tego, żebyśmy popatrzyli sami na siebie. I my nie chcemy tego robić. My ludzie nie lubimy tego robić, a powinniśmy. Tak, to jest chyba następny jakiś tam etap rozwoju osobistego. Um, mm -hmm. To spojrzenie w siebie czy na siebie? Mm. Introspekcja. O właśnie. O, widzisz. No dobrze. Mądry, to mądry. Mm. <grym> Dobra. To co? Zamykamy temat na razie. Na dzisiaj. Tak, no i prosimy o komentarze, bo tych komentarzy jest sporo i nieraz to tak troszkę są um, no. mało optymistyczne. A. Ale szczere i prawdziwej. To, to Oczywiście. Jest fajnie i za to dziękujemy na pewno. Tak, tak. No, zaczniemy, kochani, niedługo komentować te wasze komentarze. Jeżeli chcecie, to, to piszcie o tych waszych sytuacjach, bo zrobimy pewnie kiedyś taką rozmowę, że będziemy czytać różne takie skomplikowane komentarze i wybierzemy kilka, i. Omówimy. I omówimy. Jeżeli, kochani, jeżeli chcecie coś takiego, to, to, to piszcie, nawet w komentarzu możecie napisać, że, że można. Na ten temat wspomnieć na filmiku, albo możecie maila do mnie pisać. No w każdym razie to jest, to jest taki też pomysł na kolejną rozmowę, na jedną z kolejnych rozmów. No w każdym razie, na dzisiaj już dziękujemy. Dzięki za rozmowę. Ja również dziękuję. I do usłyszenia, chciałem powiedzieć. Do usłysze bo jest jak w radiu. No, jest jak w radiu. A fajnie, ja trochę zazdroszczę ludziom, ja którzy się w radiu. W radiu wychowywałem, więc to, no. to jest coś fajnego. Ja to bym mogła pracować w radiu, bo to tak fajnie, fajnie się tak mówi do mikrofonu. No Człowiek w sumie... taki się czuje taki wyluzowany bardziej, nie? Tak. Nie, tak. żebym no jakoś nie... specjalnie spięta była przed kamerą, tak. ale no, tak czy siak. No, tuż to. To jeszcze raz, żegnam się i do Dzięki. następnego razu. Hej. Kochani, piszcie komentarze, co myślicie, jakie są wasze spostrzeżenia, jakie są Wasze doświadczenia, czy spotkaliście się, a może jesteście obecnie w takiej relacji, kiedy jedno z was chce się zaangażować, a drugie nie, a może mieliście ta takie coś w przeszłości? Dlaczego tak było? Czy wiecie dlaczego, a może wy robiliście coś takiego, że się nie chcieliście. Zaangażować i dlaczego tak było. Piszcie, bo to jest bardzo ciekawe. A my słyszymy się lub widzimy oczywiście bardzo niedługo, a na razie, Buziaczki, pozdrowionka. No i papa.